Szczepionka AstraZeneca. Nowy komunikat EMA. Szczepionka firmy AstraZeneca. Kolejny komunikat EMA. Eksperci, próbujący ustalić, czy istnieje związek między zaszczepieniem preparatem na COVID-19 firmy AstraZeneca a zagrzepami krwi, nie znaleźli konkretnych czynników ryzyka, takich jak na przykład wiek pacjentów, poinformowała Europejska Agencja Leków EMA. To kolejny komunikat agencji w ostatnich dniach w sprawie preparatu AstraZeneca. W dotychczasowej analizie nie zidentyfikowano żadnych konkretnych czynników ryzyka, takich jak wiek, płeć lub wcześniejsze choroby. Nie udowodniono związku przyczynowego zagrzepów ze szczepionką, ale jest on możliwy i dalsze analizy są kontynuowane, czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej EMA. Agencja kolejny raz podkreśliła, że jej zdaniem korzyści wynikające ze szczepionki firmy AstraZeneca w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Osoby zaszczepione powinny zdawać sobie sprawę z niewielkiej możliwości wystąpienia tych bardzo rzadkich rodzajów zagrzepów krwi. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na problemy z krzepnięciem, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską i poinformować pracowników służby zdrowia o niedawnym szczepieniu, zaapelowała EMA. Agencja dodała, że współpracuje z odpowiednimi instytucjami w krajach członkowskich Unia Europejska, aby zapewnić zgłaszanie podejrzanych przypadków nietypowych zagrzepów krwi. Są one na bieżąco analizowane.